Jak widzicie na załączonym obrazku, Jego Ekscelencja, magister inżynier Mariusz, przyłącza się do prowadzonej przez Kościół kampanii antyaborcyjnej. A także opowiem Wam dowcip. Oczywiście większość ciemniaków go nie zrozumie, ale przynajmniej dla tej mniejszości normalnych ludzi będzie on zrozumiały. Jak Ewa skusiła Adama w raju? Powiedziała do niego: zjedz jabłko, a dam. W dwóch filmach dziś wrzuconych na Wiejskim Człowieku są wywiady brata Sławka, czyli Maxa, z Kononem i on tam twierdzi, że musi zebrać dokumenty o udziale ojca w wojnie 1939 roku oraz swoje z pobytów w szpitalach od dziecka do teraz, gdyż to musi złożyć w ZUS-ie dla podwyższenia swojej emerytury za 5 lat. Bowiem w głowie pana mecenasa i posła tak się to już porąbało, że jest święcie przekonany, iż jest na to nowa ustawa, która decyduje o wysokości emerytury według zasług rodziców oraz przebytych w życiu chorób, a nie od zgromadzonego kapitału początkowego i spełnienia wymogu lat pracy, w jego przypadku 35 lat dla mężczyzn, lub minimum 25 lat dla otrzymywania minimalnej emerytury na dziś 1588 zł brutto. Może to nie jest taki fake do końca i może coś tam jest z prawdy w tym, o czym mówi Konon, bo wiedząc, że Polską rządzi ekipa rozdawnicza, która działa według zasady im większy debil, tym bardziej należy o niego dbać, to być może niedługo wysokość emerytury będzie zależała od tego, kto jak bardzo jest popierdolony, kto ile lat przeleżał w szpitalach, w tym wypadku psychiatrycznych, i być może Konon za te 5 lat będzie miał większą emeryturę niż miał mój dziadek, oficer Wojska Polskiego, który po wojnie oczyszczał Polskę z banderowskich band.